oddaliły się od drogi z bojaźnią i wielką radością biegły oznajmić to Jego uczniom. Oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. Jakże odległy czas już nam, gdy myślą sięga do dziecinnych lat, gdy wszystko dla mnie się śniło, każda roślinka i każdy kwiat. Jakże kolorowy i cudny był wtedy świat. Z wiersza pani Anny Łękawa. Dziś w naszej łukielskiej świątyni wprowadzili się w ludzie świąt wielkanocnych u stóp Jezusa zmartwychwstałego. Wprowadzimy się po to, aby Mu podziękować za 100 lat życia naszej kochanej parafianki Anny. Dziękujemy sobie za to, że 100 lat temu wziął małą Anię za rączkę i odtąd prowadził ją swoimi drogami przez dzieciństwo, młodość i starsze lata. I na tę ciekawą wędrówkę przez życie wyposażył ją, mówiąc tak ewangelicznie, w różne talenty. A ona jej z radością przyjęła. I idąc za swoim przewodnikiem, Bogiem, tak często powtarzała: Niech się stanie Twoja wola, bądź Twoja wola. Dziś po latach można zachwycać się tymi cudownymi charyzmatami, które od Boga przyjęła, otrzymała i po mistrzostwu je wykorzystała. Historia życia każdego człowieka jest gdzieś opisana. Pisze ją Bóg i pisze człowiek człowiekowi, ludzie ludziom. Nasza parafia Łąkta jest młodą parafią, bo ma dopiero ćwierć wieku, 25 lat. Ale w kancelarii parafialnej mamy z macierzystej parafii z rodziny bardzo stare księgi parafialnych. I pozwoli teraz Pani Czcigodna Jubilatka, wszyscy uczestniczy tej pięknej uroczystości, że przeczytam to, co w księgach parafialnych zapisano o naszej kochanej Pani Anny. Roku Pańskiego 1911, 25 kwietnia w Łąkcie Dolnej przyszła na świat w rodzinie Antoniego Rudzica i Heleny Hemba dziewczynka. Za 5 dni po urodzeniu ochrzczono ją i nadano jej imię Anna. Ochrzcił Annę w kościele parafialnym w Żegocinie ksiądz Jan Setkiewicz, a rolę chrzestnej pełnili Tekla Krawczyk i Franciszek Kula. Po tych samych informacjach bierzemy w rąk następną księgę, której tytuł brzmi Księga Zaświątyni. I znowu czytamy 2 stycznia 1933 roku pani Anna Dudzic zawarła małżeństwo z ojcem Łękawa w kościele parafialnym Żegocinie. A pobłogosławił ten związek ówczesny proboszcz miejscowy ksiądz Jan Bach. Szanowna, kochana pani jubilatko, szanowni państwo. Czytając kronikarskie zapisy, chciałby się tutaj, w tym miejscu, w kościele, sparafrazować słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w Wadowicach. Tutaj, na łąkielskiej ziemi, dla naszych Pani Panny, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i małżeństwo, malarstwo, i poezja się zaczęła. Pani Anna często w swoich wspomnieniach wraca do tamtych pięknych chwil i w jednym z wierszy pisze: Często wracam do dzieciństwa tam, gdzie tliło domowe pomysły, gdzie słońce na mnie zachodziło, a niebo, a
Maruje ręką i sercem. Maruje to, co widzi i pisze, co jej serce czuje. Maruje piękne krajobrazy, kapliczki przydrożne, kwiaty i różne domostwa. W ostatnim okresie swojej twórczości dużo czasu i miejsca poświęciła tematyce religijnej. Namalowała do naszego kościoła te piękne stacje dojrzowe, które tutaj na ścianach piszą. Namalowała obrazy do trzech chorągwi. Namalowała wszystkie przydrożne figury, jakie znajdują się na terenie naszych obydwu wiosek. W kolekcji dzieł religijnych mamy też pierwszą kaplicę, której wszystko żeśmy przed 25 laty zaczynali. Mamy też pięknie namalowany nasz parafialny kościół, obecny nowy kościół. Nadto od Pani Panny otrzymaliśmy dużo wierszy napisanych na różne okazje parafialne. Kochani Pani Panno, w setną rocznicę Twoich urodzin serca Ci gratulujemy. Podziwiamy pięknej współpracy z naszym mistrzem Jezusem. Gratulujemy Ci pięknego życia i wspaniałej artystycznej twórczości. W setną rocznicę urodzin i w 68. rocznicę pracy artystycznej życzymy, by po najdłuższych latach pędzel był dalej w Twoich rękach, a umysł tę mądrość na parkie przerywał, chwaląc Boga i ludzi ciesząc. Za dzieła sztuki wykonane dla naszego Kościoła, dla naszej parafii serdecznie i gorąco Ci dziś dziękujemy. Pani Anno, jesteśmy z Ciebie dumni, bo taką pierwszą uroczystość w naszej parafii przeżywamy. Niech Matka nieustającej pomocy Bogu od nas wszystkich za Ciebie podziękuję. Za to, że jesteś z nami i za to, co dla nas zrobiłeś. Za to Ci dziś serdecznie dziękujemy, a Matka Święta niech w naszym imieniu Bogu dzięki przedstawia jeszcze już. Chrystusowi zmartwychwstałemu, polećmy w modlitwie nasze pokorne i ufne prośby. Panie nasze jubilatce Annie, dużo zdrowia, wiele błogosławieństwa za to, że przez poezję i malarstwo przybliżała ludziom Bożą mądrość i Boże piękno. Panie, prosimy Ciebie, Jest nam pokój.
Pan z Wami. I z Tobą.